Halo, witajcie, to znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Hollow Knighta. Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Do gry wracamy. Nagrywam w Skierniewicach, więc... będę musiał sprawdzać czas na zegarku, mam nadzieję, że nie zapomnę i nie nagram tego za długo. Mówiłem na ostatnich odcinkach, że będę pokazywał od następnego już pracę na facebookowej grupy, ale niestety jeszcze nie od dzisiejszego, ponieważ mam po prostu tak mało czasu, żeby nagrać to wszystko. Teraz to wszystko... ruszam, mikrofon poprawiam, także przepraszam was za to, jeżeli jakieś szumy słychać. Ale dobra, powinno już być ok. Gdzie skończyliśmy? Jesteśmy chyba w obserwatorium, jeżeli dobrze pamiętam. Ja nie mam pozakładanych amuletów, nie widzę gdzie jestem, bo nie mam kompasu założonego. Ale dobra, bierzemy windę, wracamy na sam dół. I gdzie teraz tak naprawdę idziemy? Chciałem jedną rzecz wiedzieć, o której bardzo, bardzo dużo osób mi pisało. O tej krainie spoczynku. Więc będę musiał przejść teraz na sam dół, potem na prawo do stacji króla, tam sobie odpocznę na ławeczce najprawdopodobniej. I pójdziemy do krainy spoczynku. Podobno tam NPC, ta staruszka, czy kim ona była, ma coś nam do dania. Poza tym na krainie spoczynku chyba również jest ta stacja rogacza, którą ominąłem, więc czym prędzej chciałbym tam pójść. Czy ja dobrze stąd teraz schodzę? Mam nadzieję, że tak. Tu mieliśmy walkę z żuczkami, jeżeli też dobrze pamiętam, albo i nie. Ojej, gdzie ja jestem? Tak, tu mieliśmy walkę z żuczkami, bardzo fajnie. Jedną rzecz chcę sprawdzić, ponieważ też mi o niej pisaliście. O właśnie, sup trzeba rozwalić mieczem, a nie głową jak Mario, tak jak niektórzy pisali. Ojej, ciu. No to rozwaliłem żyrandol. O, super, widać jego ciało rozwalone, mimo że on już tu i tak był zabity. Rozwaliłem żyrandol po walce z bossem. Dobrze się udało i tak. Ale cicho jakoś dzisiaj jest ta gra, tak mi się wydaje. O, w końcu jakaś muzyka się włączyła. Mega cicho jakoś tak było. Zjeżdżamy na sam dół. Mam nadzieję, że idę dobrze. I nie będę musiał się wracać. Ale tak mi się wydaje. Tu będzie ten grubasek. Tak, tu będzie ten grubasek. Przejdziemy sobie obok niego. Nie ma co z nim walczyć w ogóle. I idziemy najkrótszą drogą. Chyba tu będzie jedna ławkę, jeżeli dobrze pamiętam, więc na tej ławce chyba odpocznę na samym początku. Założymy sobie kompas, pozmieniam sobie amulety. Mimo że obecne ułożenie mi się strasznie podoba, boże, ta forma Un Melodia Larf naprawdę fajnie działa. Nawet te formy Un chyba zostawię, chociaż nie, na zwykłych przeciwników to jest mi niepotrzebne. Wolę mieć większy zasięg i chwała mistrza ostrzy? Niech będzie, postaram się to wykorzystać. Jak szybciej się teraz loaduje? No zdecydowanie szybciej, także spoko. O Jezu, kichać mi się chce. O nie, nie chcę kichać. Dobra, idziemy na sam dół. Wytłumaczyliście mi troszeczkę na temat gry. O co chodzi z tymi śpiącymi. Ja myślałem, że to będą końcowi bossowie, a to są po prostu inne robaki, które się poświęciły i poszły... zapieczętowały jakby sobą infekcję, która rozszerzała się w Hollow Nest. Dzięki czemu... no i przez co... zapadli w wieczny sen. Bardzo dziękuję za te fajne komentarze, troszkę właśnie odnośnie lore, które wcale nie spoilerują mi gry, tego co się później jakby wydarzy, a mówią mi o tym co się wydarzyło. Co tak naprawdę, tak jak mówiłem, ja mogę zapominać, za to bardzo was przepraszam, ale no niestety ja nagrywam tego Hollow Knighta i inne gry, które gram też naprawdę co dwa dni, po pół godziny, więc no bardzo łatwo jestem w stanie niestety to wszystko pozapominać. Dobra, przejdźmy do stacji króla, bo też tam jedną rzecz chciałem zobaczyć, zanim przejdziemy do krainy spoczynku. W stacji króla próbowałem na ostatnim odcinku przejść na górę kolcami, ale się o te kolce wywalałem. Ktoś mi powiedział, że mogę od tych kolców się przecież odbić i ja totalnie o tym zapomniałem, rzeczywiście tak jest. Tak więc przejdźmy sobie szybciochem. Jeszcze raz sprawdzę, co się nagrywa. Nagrywa się, dobrze. Do gry wracamy. Ojejciu, nie umiem tu skoczyć. Tu mamy stację rogacza. Odpocznę sobie od razu tutaj, zapiszę grę. I czy coś tu jest? Jestem w stanie się odbijać, okej. Rzeczywiście. Tylko czy cokolwiek tu jest? Jest! Rzeczywiście coś tu jest. Pieczęć Hollow Nest. No, miałem nadzieję na coś lepszego, ale pieczęć Hollow Nest jest chyba i tak warta 800 geo, jeżeli dobrze pamiętam. To wcale nie jest źle. To jest naprawdę masa pieniędzy.
Dobra, kraina spoczynku jest nad nami i nad nami jest chyba ta winda do niej. Mam taką nadzieję, że nie będę musiał zasuwać tam, że tak powiem, ręcznie. Wiem, że tutaj troszkę obrażeń podtrzymuję od tych przeciwników, ale już mówi się trudno. Przejdźmy po prostu czym prędzej na samą górę, żeby nie tracić czasu. Czy to jest dobre przejście? O nie, ja w ogóle w złe miejsce poszedłem. Wracamy się, chyba tutaj się powinienem przejść. Tak, lecimy na górę, wyleczmy się od razu, skoro tutaj i tak lecimy windą. I tak, tu jestem już w dobrym miejscu. Czy ta winda działa? Działa, bardzo fajnie, lecimy na samą górę. Nie mogę tu mapy otworzyć. A, bo jest jakby cutscenka. I jestem tu, gdzie chciałem być. Jest, o Jezu. Ja tę stację rogacza odkryłem, ale jestem głupi. A tu poszedłem na piechotę. Błękitne jezioro, zapomniane rozdroża są dalej. No nic, przelecę przez tą miejscówkę, ale głupak ze mnie. W ogóle niepotrzebnie tutaj leciałem. No, właśnie na piechotę. Mogłem przecież wziąć rogacza i podlecieć do niej. No ale nic. Pozwiedzałem sobie troszkę. Tu na górze coś jest? Tak to wygląda, jakby coś tutaj było dalej do góry, ale niestety nie za bardzo mam jak się tam dostać z tego co widzę. Najprawdopodobniej będę miał tam spadek zupełnie z innej lokacji. Może z lewej strony, nie wiem. Idziemy do tej kapłanki, czy jak to ona się nazywa. Tu mamy portrety śniących. Tego na środku już obudziliśmy, chyba tak. Dobrze idę? Dobrze idę, bardzo fajnie. Pamiętam tę miejscówkę, tutaj testowałem, jak bardzo mi gra ścina. Tu jesteś? Nie, to nie tu, to był amulet, ten z tarczą. Jeszcze jesteś troszkę wyżej. Jak ty się nazywasz? Wieszczka. Ach, wojowniku, wróciłeś. Pozwól, że przyjrzę się twojemu ostrzu snów. Już uzbierałeś 100 esencji? Szybko poszło, łatwo ci to przychodzi, prawda? Nic dziwnego, że uśpieni próbowali pogrzebać cię w tamtym starym śnie. Być może zlękli się ciebie. A może sami będąc więźniami pragnęli twojego towarzystwa? W każdym razie nadal długa droga przed tobą. Przyjmij tę starą błyskotkę jako zachętę i wróć do mnie, gdy uzbierasz 200 esencji. Najgorsze jest to, że ja nie mam zielonego pojęcia, ile mam esencji. Czy ja jestem w stanie to sprawdzić? O Jezu, ja mam 500 esencji już. Ach, twoje ostrze snów posiada już ponad 200 esencji. Dowiodłeś swojego talentu w ich zbieraniu. Czy widziałeś już te potężne wrota naprzeciwko? Moje plemię zamknęło je dawno temu i zabroniło ich otwierać. Ale o ile mi wiadomo, jestem ostatnio żyjącą członkinią mojego plemienia. A to znaczy, że nie muszę się przejmować łamaniem zakazów. Jako dowód mojej wiary w ciebie zamierzam otworzyć te wrota. O właśnie, widziałem te wrota i myślałem, że muszę je otworzyć tym amuletem starczą. Ale okej, dobrze, że się nie bawiłem w to. Proszę, wrota zostały otwarte i możesz teraz udać się na polanę znajdującą się za nimi. Wsłuchuj się uważnie, a może usłyszysz wołania robaków, które dawno temu odeszły z tego świata. 500? Coś może? Postona! Ojejciu, to naprawdę dużo rzeczy tutaj mamy. A więc udało ci się uzbierać 300 esencji. Tak, już widzę, że sny tego starego królestwa zaczynają lgnąć do ciebie. Wygląda to bardzo obiecująco. Z pewnością uczyniłeś moją monotonną pracę tutaj bardziej ekscytującą. Bycie jedynie opiekunem tego miejsca nie było zbyt interesujące. Jednak nie powinnam narzekać. Pielęgnowanie tych grobów i nawracanie wojowników. Każdy z nich żałujący swoich dawnych zbrodni. W niektórych rzeczach musi być zachowana równowaga. Weź tę błyskotkę w nagrodę za twe trudy i wróć do mnie, gdy uzbierasz 500 esencji. Kontynuuj swoją niestrudzoną pracę. No mamy już. Platy kruszec, super. Jeszcze dwa i mam ulepszenie miecza. Ach, 500 esencji. Jesteś w tym mistrzem. Brawo, brawo. Mam dla ciebie małą nagrodę. Uszczknięty z jednego z moich najcenniejszych wspomnień, ten amulet jeszcze bardziej zbliży do ciebie i ostrze snów. Sekrety tego królestwa nie będą już w stanie dłużej ukrywać się przed tobą. Weź go i wróć, gdy już uzbierasz 700 esencji. Więcej podarków czeka. Władca snów. Ciekawe, co tam daje. Amulet stworzony dla tych, którzy dzierżą ostrze snów i zbierają esencje. Pozwala szybciej skupiać ostrze snów oraz zbierać więcej duszy podczas atakowania wrogów. Tylko że ja podczas atakowania wrogów nie za bardzo dostawałem te esencje. Możliwe, że teraz po prostu to jest szansa losowa. I raz na jakiś czas te esencje będę dostawał. To zaledwie jeden slot zajmuje, więc zmienię ten amulet w zamian za tego chwałę mistrza ostrzy.
i możliwe, że po prostu będę dostawał te esencje, atakując zwykłych przeciwników. Mam taką nadzieję. Chyba, że na tych polanach będą jakieś duchy, z których będę mógł te dusze zbierać, esencje, nie wiem. Zaraz się przekonam. Co my tutaj mamy? Polana dusz. No tak to wygląda, jakbym tutaj miał... Oho, jakieś dusze i przeciwników do zabicia. Wszystkie robaki na tej polanie są pod moim czujnym okiem. Traktuj je z należytym szacunkiem, a będziesz mógł tu przebywać, ale podnieś tylko na nie rękę, a będziesz miał ze mną do czynienia. Ojej. Czyli jak kogokolwiek zabiję, to ona będzie ze mną walczyła. Millibug, kup moje ciasteczka, są takie pyszne. Nie wiem, czy powinienem z nimi walczyć, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Pisaliście mi, żeby nie zabijać duchów, żeby nie walić mieczem snów w duchy, więc na razie tego nie zrobię. Kaspian, wystrzegaj się swojego własnego umysłu, mały. W zepsutych umysłach rodzą się podłe uczynki, a mój umysł był bardziej zepsuty niż jakikolwiek inny. Myślałem, że nadszedł mój koniec, ale zamiast tego znalazłem tą polanę, a wraz z nią ukojenie. Ciekawe, czyli tutaj w ogóle to jest po prostu miejsce, w którym możemy się dowiedzieć więcej na temat robaków żyjących w Hollow Nest, jeżeli dobrze rozumiem. Fajna rzecz. Doktor Hagax. Zwykłem zawsze pomagać innym. Przyprowadzano do mnie chorych i umierających. I co to dało? Jakiekolwiek zwycięstwo nad śmiercią zawsze będzie jedynie tymczasowe. Ojejku, jak ty jesteś wielki. Ile tu w ogóle sprite'ów ktoś musiał rysować? To nie są sprite'y, ale tych grafik. Masakra. Atra. Nie lękaj się, mała istoto. Mimo iż niegdyś przepełniała mnie brutalna furia, kojące powietrze w tym miejscu zdaje się trzymać ją z dala ode mnie. Ciekawe, czy jak z nimi pogadam? Ciebie kojarzę, ale to może być tylko złudzenie. Garo. Czy jesteś wojownikiem, mały? Prawdziwy wojownik to ktoś, kto potrafi stać dzielnie pośrodku burzy. Masakra, ile jest tutaj robaków? Kcin. Niegdyś byłem opętany rządzą władzy, ale czas spędzony na tej polanie uwolnił mnie od takich zakus. Zakus? Jakież to było głupie w ogóle pragnąć takich podłych rzeczy. Jestem w stanie tutaj dotrzeć gdzieś? O, jest sekrecik. Co tu mamy? O Jezu, jak wieszczka wyglądasz. A, bo to jest całe to plemię tych wieszczek. Bożyszcze króla. No, liczę na jakiś amulecik, ale bożyszcze króla też spoko. To jest chyba warto 800, a pieczęć Hollow Nest trochę mniej. Co chciałem powiedzieć, czy jak ze wszystkimi pogadam, będę mógł potem wrócić do miasta i na ich temat porozmawiać z innymi ludźmi w mieście? Możliwe. O Jezu, ty wyglądasz jak ojciec kartografa normalnie. Grochac. Grochak, grochac, nie wiem. Zawsze pozostają nam w pamięci błędy, które popełniliśmy. Niechaj twoje błędy nie będą dla ciebie brzemieniem, a jedynie wskazówkami, gdzie nie należy podążać. Boże, jaka ta gra jest cudowna, naprawdę. Jestem nią zszokowany, że komuś się chciało to wszystko... Naprawdę, nie mam słów, aby opisać, jak dobra jest ta gra. Nie mogę się doczekać Silksonga na premierę, na dzień premiery nagrywam po prostu Hollow Knighta Silksonga. Wojownik stu ostrzy, ojej. Podałem ci moje ostrza, małe wędrowcze. Noszę przy sobie tylko 3, zdecydowanie mniej niż sugerują legendy. Mimo wszystko, każde kolejne jest ostrzejsze od poprzedniego i potrzebowałbym tylko jednego, aby cię ściąć. O, a ty niemiły jesteś. Karina. Podziwiasz moje cudowne zdobienia? Należę do bardzo wykwintnego gatunku, aczkolwiek od bardzo dawna nie widziałam nikogo takiego... Nie widziałam nikogo takiego jak ja? Okej. Tu coś jest? Nie, nic tutaj nie mamy. Podoba mi się ta miejscówka. Boże, jak ja lubię takie miejsca po prostu, że jest lore. Wy mi przypominacie tak dużo postaci z tej gry. Perpetus no, albo nu. Podoba ci się na naszej polanie? Zaoferowałbym ci pomoc, ale fakt, że udało ci się tu trafić, dowodzi, że jesteś biegły w poruszaniu się po naszym świecie i wśród kryjących się w nim niebezpieczeństw. Molten. O Jezu, spalony jesteś. Nie lękaj się mojej gnijącej formy. Mimo, że moje ciało rozpada się i zmienia, to jednak wewnątrz jestem ciągle taki sam. Ale ta gra dużo po prostu mówi, naprawdę. Magnus silny. Wszystkie życiowe problemy mogą być rozwiązane przy pomocy miażdżącej siły. To prosta zasada, według której zawsze żyłem. Gdyby nie to, że jesteś taki mizerny, sugerowałbym ci zabrać brać ze mnie przykład. Tu nic chyba nie mamy. Ty masz... ostrze, takie jak ja. Waldi albo Waldi. Nie oceniam mnie po wyglądzie. Mimo, że jestem małej postury, noszę w sobie mroczną duszę i tendencję do wpadania w szał w trakcie walki. Wayner. Słuchaj uważnie, przyjacielu. Zamierzasz wyruszyć w świat? Poszedłbym z tobą, ale minęło już tyle czasu, że obawiam się, iż straciłbym głowę.
Wyatt. Albo Wyatt? Nie. Uważaj, mój dotyk jest toksyczny, ale nie chciałbym, abyś się poparzył. Jest to system obronny charakterystyczny dla mojego gatunku, aczkolwiek rodzi to pewne niedogodności przy spotkaniach z innymi. Hex. Do zobaczenia wkrótce, powiedziała, a było to dawno temu. Ciekaw jestem, gdzie się udała. Thistlewind. Ach, wędrowiec. Bywałem w wielu miejscach i robiłem różne rzeczy, ale czuję, że ty przewyższysz mnie w tym względzie zdecydowanie. Dawno temu zaprzestałem wędrówek po jaskiniach Hollow Nest i podejrzewam, że obecnie są one o wiele bardziej niebezpieczne niż za czasów moich podróży. Ale z twoimi umiejętnościami jestem pewien, że sobie poradzisz. Powodzenia, ogromny świat stoi przed tobą otworem. Boss, o Jezu, ale masz imię śmieszne. Przybyłem do tego miejsca z bardzo daleka, moja skorupa może wyglądać na obcą, ale w głębi jestem takim samym robakiem jak ty. I chyba wsio. Tu już mamy spadek. I tu również był spadek, prawda? Nie. A, tu był spadek, okej. Wszystko się zgadza. No to chyba wszystkich zwiedziliśmy, jeżeli dobrze rozumiem. Mogę jeszcze raz porozmawiać z tą strażniczką? Zapewniam cię, wędrowcze, moja jeszcze jest potężna i nie zawaham się go użyć. Rewek. A może to jest facet, nie wiem. Znaczy, ja widzę, że mógłbym... Kup moje ciasteczka. Gdy tylko sprzedam je wszystkie, będę mogła wrócić do domu. Ojej, wy macie drugie kwestie. Tak? Czy zdarza ci się mieć czarne myśli, mały? Widząc cię schowanego za takim kamiennym obliczem jak twoje, ciężko mi jest to ocenić. Nie wiedziałem, że macie drugie kwestie. Jakiekolwiek zwycięstwo nad śmiercią zawsze będzie jedynie tymczasowe. Cóż za przygnębiająca myśl. Nie musisz się obawiać mojego wyglądu. W tym oto miejscu spoczywam w pokoju. Nie będę ze wszystkimi gadał. Bądź dzielny, mały wojowniku. Dążenie do władzy jest płytkim celem. Lepiej jest poszukiwać innych rzeczy. Boże, ale się seplenie. Te łupiny wokół mojej szyi to moi drodzy przyjaciele, zawsze dotrzymujący mi towarzystwa i będący o wiele lepszymi partnerami do rozmów niż reszta dziwnych stworzeń tutaj. Wrócę tutaj w przyszłości. Porozmawiać jeszcze z resztą. Na razie dam sobie spokój, ale jestem naprawdę mega zadowolony i w szoku wręcz po prostu. To jest moje odkrycie roku, ta gra, naprawdę. 700 esencji, dobrze. Królestwo pełne jest starych wspomnień, zarówno tych pięknych, jak i przerażających. Poszukaj ich, odkrywaj je i zbieraj esencje. No i super. Nie jestem, naprawdę, nie mogę się doczekać kolejnych informacji, kolejnych może jakichś duszków, czy postaci, z którymi mógłbym porozmawiać. Chciałbym wrócić teraz do Dirtmouth. Też mi pisaliście, że jest jakiś gościu, któremu możemy coś sprzedać, jeżeli dobrze pamiętam, czy to źle pamiętam, nie wiem. Wróćmy do Dirtmouth na szybciocha. Potem zastanawiam się, gdzie pójdziemy dalej. Wydaje mi się, że kolejnym naszym celem byłby Mglisty Kanion, tak jak mówiłem. Jesteśmy w stanie już chyba przechodzić przez te czarne wrota, a tam znajduje się drugi śpiący. I tego drugiego śpiącego chciałbym odnaleźć. Ty miałeś mi coś nowego do zaoferowania? Nie, nie masz nic do zaoferowania. Więc nie wiem, o co chodzi. Ktoś mi mówił, że mam sprzedać swoje rzeczy sprzedawcy? Czy coś? Nie wiem. Albo on nie może wszystko kupić. Kupię od niej wszystko, mam masę pieniędzy, może jak kupię wszystko, to będzie miała nowe przedmioty? Może, nie wiem. Potrzebujesz więcej przedmiotów? Tyle już ich kupiłeś. Niestety póki co wykupiłeś od nas wszystko, co było warte sprzedaży. Cornfire z pewnością będzie w niebo wzięty, choć zastanawiam się, na co on zamierza wydać te wszystkie geo. Nic nowego nie powiesz? Nie, nic nowego nie powiesz. Dobra, czyli tak jak mówiłem, najprawdopodobniej w tym momencie przejdziemy do Grzybowych Pustkowi albo na Zielony Szlak. Nie wiem, gdzie będzie bliżej stacja Rogacza. O, to będzie daleko. No, zdecydowanie na stację Królowej obok Grzybowych Pustkowi. Później co będę robił? Nie wiem. Zastanowię się. Najprawdopodobniej wrócimy na
Głębiny, w głębinach mieliśmy masę jeszcze rzeczy do odkrycia i te głębiny są podobno przeogromne, zdecydowanie większe niż mi się to wydaje. Dobra, lecimy na dół. I wybieramy stację królowej. Dawno mnie tu nie było, odpocznijmy sobie tutaj. Chciałbym zobaczyć, czy ten nasz amulet pozwoli nam teraz zdobywać częściej dusze ze zwykłych przeciwników. O, mogę z tobą pogadać? Nie, niestety nie. Ty jesteś tutaj jeszcze. Z tobą mogę pogadać? To miejsce musiało kiedyś być całkiem sporym centrum zbudowanym na granicy dwóch regionów, mglistej doliny po jednej stronie i potężnych, porosłych roślinnością jaskiń po drugiej. Żadne z tych miejsc nie jest szczególnie przyjazne, więc póki są tutaj moje smakołyki, myślę, że zostanę w tym... zostanę w tym miejscu, okej. Dawno z tobą nie gadałem, ciągle myślę to samo. Ta mała istotka wygląda na smaczną, może mógłbym ją zjeść. Inne, które spotkałem w okolicy, były strasznie mdłe. Ktoś mi mówił, że... Aha, właśnie, nad twoją głową jest sekrecik. Pieczęć Hollow Nest kolejna. A, nic ciekawego. Proszę, tylko nie jedzenie. Ojejciu. Tutaj też mogę z tobą pogadać? Pyszne. No dobra, jedz smacznego. Ja stąd wracam. I lecimy na mglisty kanion. W końcu chyba będę mógł tutaj przejść. Nadal nie posiadam mapy tej lokacji, co mnie troszkę boli. Tu była ta sprzedawczyni, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, bankierka, która mnie oszuka, bo mi się zaspoilerowali. Kiedy ponownie zawitam do tego cudownego spa, te wody tak bardzo rozładowują napięcie w mojej skorupie. A, już wiem, na co te pieniądze moje chcesz przewalić. Na razie tobie tego dawać nie będę, bo mam ich za dużo i nie chcę ich stracić, a nie wiem za bardzo, jakie mam, mógłbym od ciebie odzyskać. Więc jak na razie, to ja będę po prostu... Ojejcie, ale to ma zasięg eksplozji. Na razie przejdę sobie po prostu... No mam nadzieję, że do tego miejsca, w którym mieliśmy te zamknięte drzwi, ale tak jak mówiłem, to będzie dosyć problematyczne do znalezienia, bo dawno mi tu nie było, ale chyba jakoś damy radę. Co tu jest? Wszystkie te boczne ścieżki będę chciał odkrywać teraz jeszcze raz. Mimo, że najprawdopodobniej w nich wszystkich byłem. Tu jest kwas, więc tu na pewno nie byłem. Tu nie mogłem przejść. No tego sobie nie przypominam. Tu na bank mnie nie było. Ogrody królowej, ojejku. Kolcami eksplodujesz. No to tu na bank mnie nie było. Jezu, ile jest w tej grze lokacji. Jestem naprawdę... Ja wiem, że się powtarzam już milion razy i to pewnie do znudzenia gadam, ale... Ta gra nie przestaje mnie zaskakiwać. Będę w nią grał do końca z... O Jezu, nie zabiłem cię, myślałem, że cię zabiłem. Całą serię dokończę naprawdę z wielką chęcią i... Dawno nie miałem gry, która mi sprawiała tak dużo przyjemności z grania. Żałuję tylko, że więcej osób na kanale jej nie ogląda. I to naprawdę nie dlatego, że chciałbym mieć więcej wyświetleń, co jest oczywiście prawdą zawsze. Ale naprawdę z tego powodu, że uważam, że tracą. Szkoda tylko, że ona się troszkę wolno zaczynała, bo teraz się tak rozkręciła, że... Dajcie spokój. Co, gdzie tu mamy przejście w ogóle? Jestem w stanie przechodzić przez te... czarne... wrota. Właśnie sobie to teraz... udowodniliśmy. A tu mamy przejście... No tu chyba byłem, mglisty kanion, tu chyba byłem, tu chyba przechodziłem. I tu nie mieliśmy przejścia na dół? Tak mi się wydaje. A tu będziemy mieli powrót na zielony szlak. Albo i nie. Albo i nie. O, to tu mnie nie było. Dobra, jednak nie wiem dokładnie gdzie jestem. Potrzebuję bardzo mapy tej lokacji, aby się tutaj po prostu zacząć orientować, gdzie się w ogóle znajduję. Zarośnięte wzgórze, jeszcze nowa lokacja, ja cię kręcę. Dawno w ogóle nie gadałem z tą szamanką z początku gry. Zastanawiam się, czy jakbym tam nie wrócił, nie miałaby ona mi czegoś do powiedzenia, bo to był jeden... Oho! Był jeden z pierwszych NPC-ów, którego spotkałem tak naprawdę. I da mi mój
pierwszy skill. Więc bardzo chciałbym z nią teraz pogadać. Szczególnie, jeżeli miałaby mi powiedzieć coś nowego. No i poczytać jej w myślach, bo wcześniej takiej opcji nie miałem. Mogę cię uderzyć tym mieczem? Spróbujmy. Z dala. No, mogę cię uderzyć, mogę poczytać twoje myśli, aczkolwiek kolejnych esencji niestety to mi nie daje. Kolejne geo na pewno się przydadzą. Tu przejście do odblokowania i lecimy dalej. Ile ja w ogóle nagrywam? 25 minut jeszcze, super, mamy jeszcze 10 minut. Kim ty jesteś? Coś, co ja wchłonąłem? Wchłonąłeś wyjące zjawy. Naciśnij B, przytrzymując góra, aby uwolnić zjawy. Zaklęcia będą zużywać duszę. Zasilaj duszę, atakując wrogów. Ty wyglądasz w ogóle właśnie jak ta. Jak ta szamanka z początku gry, o której mówiłem. Tylko taka większa. Usłysz mnie. Ojej. Ojej, co to robi? Po prostu... To jakby jest użycie mojego głównego skilla, tylko że do góry, jak jestem pod przeciwnikiem. Bardzo fajna rzecz, naprawdę. Czy mogę tego użyć w locie? Mogę, bez problemu, super. Od początku gry, od kiedy dostałem tego skilla, mówiłem, że bardzo mi brakuje tego, abym mógł używać tej umiejętności do góry. I w końcu mogę to zrobić. Jest tu coś? Nie, żadnego sekretu tu niestety nie widzę. Tak więc się wracamy. Tu mamy przejście, tu byliśmy. Tu mieliśmy powrót na mglisty kanion, a tu mamy to przejście zablokowane, którego nie jestem w stanie otworzyć niestety. Z drugiej strony też chyba przejścia nie ma, więc wrócę się tutaj na mglisty kanion i tam poszukam jakiegoś innego przejścia. Mam nadzieję, że dobrze idę i nie będę musiał potem jeszcze raz tam lecieć na dół. No tu jestem prawie pewny, że wracamy się na zieloną ścieżkę. O właśnie! O tych przeciwnikach mi powiedzieliście, przypomnieliście, że muszę zebrać dużo tych niebieskich serduszek, aby... Dużo niebieskich masek, aby przejść przez tamte wrota nad otchłanią. Zagubiony. Okej, wy jesteście zagubieni po prostu tutaj. Tu nic nie widzę, ale jakoś tak basowo się zrobiło w tym pomieszczeniu. No, tu już jest normalnie. Nie wiem, czy też tak słyszeliście to? No tu na bank przechodziłem, pamiętam jak przez te... wyładowania się przebijałem. Tylko nadal tam nie przeszedłem nigdzie. Co mnie trochę dziwi. Wydaje mi się, że trochę dałem ciała. Się tu już wracam na stację. No, przeszedłem po prostu w inne miejsce, na stację się nie wracam. Aczkolwiek jeszcze raz przejdę tutaj. I jeszcze raz sprawdzę, czy nie jestem w stanie czasem się dostać tam w to miejsce, które odblokowuje przejście. Ale no nie widzę takiej możliwości. Chyba tu, że poszedłem do góry, a nie powinienem jeszcze pójść w lewo? Tak mi się wydaje. Chyba tu mnie nie było. Tak, tu mnie nie było. Dobrze, że przyszedłem. Zjełczałe jajo. No, nie za bardzo przepadam za tą znajdźką, ale kto wie, może nam się przyda na jakichś trudniejszych walkach w przyszłości. Tu też nic nie widzę. No nie, tu już nic nie ma, na bank. Tak więc lecimy dalej. Nowi przeciwnicy, których jeszcze nie znam. I tu niestety nie jestem w stanie przejść wyżej. Tu na pewno mamy przejście z jakiejś innej miejscówki. O Jezu, jaki to spadek jest wysoki. Wysoki spadek, to trochę bez sensu. O, kolejną duszę zasiliłem, super. Dobra, będę szukał tutaj kolejnych przejść na boki. Ale z tego co widzę nic tutaj nie ma, więc idziemy na sam dół. I wpadamy w kolce. Powiem wam, że bardzo mało tych duszy zbieramy. Duszy, co ja gadam? Nie, dobra. Tego czegoś, co pozwala mi się leczyć. Bardzo mało tego zbieramy. Tak mi się wydaje. Że naprawdę nie zawsze mam możliwość leczenia się łatwą.
I nie wiem, czy w przyszłości nie zacząłbym używać bardziej tego amuletu, który sprawia, że dostaję zdecydowanie więcej duszy właśnie za atakowanie przeciwników. O Jezu, tu jest ławeczka jeszcze. Mój kolega kartograf, no na to czekam. Ale tu gdzieś jeszcze mamy przejście, więc chyba najpierw pójdę tutaj. Chociaż nie, ja potrzebuję tutaj kartografa, ja potrzebuję tutaj mapy, potrzebuję ławeczki, więc idziemy do niej. O, super, słyszę go. Na bank jest przejście z góry. Boże, lokacja, w której naprawdę byliśmy bardzo dawno temu i nadal nie jestem w stanie. Dopiero teraz jestem w stanie zgarnąć mapę. Kim jesteście? Kelif i Fera Ortop. Czyż to nie intrygujące miejsce? Tyle sekretów czekających na odkrycie. Właśnie zamierzamy wyruszyć w drogę, ale nie możemy zdecydować w jakim kierunku. Wywołało to wręcz między nami kłótnie. Naprawdę nie powinniśmy sprzeczać się o tak błahe rzeczy. I co, zabiliście się nawzajem? W prawo czy w lewo? Który kierunek jest lepszy? Wydaje się, że to prosty wybór, a jednak zawsze mamy wątpliwości. No siema kolego, w końcu, jakżeś tutaj dotarł? Czy słyszałeś o królowej Hallownest? Najwyraźniej te ogrody były niegdyś jej azylem. Teraz kręcą się tu tylko jakieś złośliwe stworzenia, a roślinność rozrosła się w niekontrolowany sposób. Mimo, że obszar ten nie jest zbyt gościnny dla obcych, to jednak dobrze wspominam podróże po nim. Czy chcesz zobaczyć wynik moich prac? No oczywiście, kolego. Ogrody królowej, super. A, to są ogrody królowe, to nie jest mglisty kanion. O nie, to jest w ogóle inna miejscówka. Ja cię kręcę. No to troszkę się zawiodłem. Nie powiem, że nie. Liczyłem, że tutaj będę mógł mimo wszystko odkryć już sobie mapę na mglisty kanion. Czyli mapę na mglisty kanion jeszcze nie odkryłem. Jak się robiło to? O, w ten sposób. Czemu się tak ślizguję i nie mogę naładować sobie tego ruchu? No nie, tam nic nie ma. Na górze nie jestem w stanie się tam dostać. Dobra, spadamy na dół. I gdzie teraz idziemy? Czy ja wracam się na mglisty kanion, czy dalej zwiedzam ogrody królowej? Ja bym wrócił się na mglisty kanion najpierw. Tak mi się wydaje. Ogrody królowej w każdej chwili mogę zwiedzić. To jest nowa miejscówka. Ale dobra, już skoro tu jestem. Ile nagrywamy? 32 minuty. Czyli jeszcze mam chwilę, więc na mglisty kanion nawet nie wrócę. A zawsze coś może tutaj jeszcze zwiedzimy. Ojej, to jest trudne. Może tak będzie łatwiej. No nie, tak nie będzie łatwiej. Ale to jest beznadzieja. O Jezu. Ja tu zaraz umrę, nie będę miał duszy, o. Super, super. Nadujmy się, mogę się wyleczyć, ekstra. No w życiu to mnie nie trafiło. O nie, i teraz muszę. No nie, ja zaraz tu umrę. Ale jaja. Ale jaja. Dzięki Bogu tak blisko sławeczka. Tyle gry przeszedłem. Tak nie miałem problemu z większością bossów w tej grze, a parę kolcy mnie po prostu niszczy. I to tak totalnie. To jest nie do zrobienia. O, dobra. Duszku. Gdzie jesteś, duszku? Umarłem tutaj. Ej, gdzie jest mój duszek? Ej, gdzie jest mój duch? Znaczy, tu go słyszę, ale go nie widzę. Może jest nade mną? To by było bez sensu trochę, ale sprawdzę. No tak, jest nade mną, ale bez sens. Dobrze, że się tu wróciłem, bo bym stracił tak dużo czasu idąc po niego potem z powrotem. Chociaż wiem na przyszłość, czego mam się spodziewać. Dobra. Tu już wszyscy pozabijani. O nie, dajcie mi chociaż tutaj przejść. Już są...
Jak jakieś dźwignie, jakieś wrota otworzone. O, w końcu. Dobra. Najgorsza rzecz za mną. Nie wiem, co otworzyłem tak naprawdę. Wrota tutaj? A, tu jest jakieś przejście, o którym nawet nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że będziemy to zwiedzać już w kolejnych odcinkach. Jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. My widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już pojutrze i już będę miał czas na wstawienie prac facebookowej grupy, bo jest naprawdę sporo fajnych prac. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!